nie można się zastanawiać, natomiast początek nie był dla nas udany w tym spotkaniu. Później wyglądało to wiele lepiej. No na pewno czeka nas niełatwe zadanie. Jest to zespół, który gra dobrą piłkę, pokazał to Śląsk w meczach, które też oglądaliśmy z Lechem, z Wisłą Kraków. Nieprzypadkowo ta drużyna jest wiceliderem rozgrywek. Widać, że jest to zespół, który rozumie się na boisku, który, tak jak powiedziałem, jest bardzo taki nastawiony na tak, chce grać do przodu, chce grać ofensywnie i tak jak mówię, no, będziemy robili wszystko, aby zneutralizować pewne atuty zespołu Śląska Wrocław, aby korzystać swoje, więc spodziewamy się trudnego meczu, ale no to jest 90 minut i jest to piłka niejednokrotnie udowodniono, że niekoniecznie faworyt, a myślę, że faworytem tego spotkania z Śląsk Wrocław no musi mecz wygrywać. Z jednej strony na pewno podbudowani byliśmy tym zwycięstwem, grą, szczególnie w drugiej połowie, w końcówce pierwszej, a z drugiej no tą przerwę też wykorzystaliśmy na dalsze, powiedzmy, na dalszą poprawę naszych zachowań, czy tego, co szwankowało do tej pory. Odpowiedzią będzie już ten mecz z piątkowy ze Śląskiem, czy ta przerwa była nam potrzebna, czy nie. No my podchodzimy do tego bardzo tak spokojnie i nie lubię się dopatrywać jakichś takich sytuacji, że a, bo byliśmy w formie i powiedzmy to nas mogło wytrącić z równowagi. No często bywa tak, że takie sytuacje też korzystnie wpływać na zespół. Zwycięstwo na pewno było bardzo potrzebne drużynie. Teraz morale poszły jeszcze bardziej do góry i chcemy pokazać, że to nie był przypadek, że potrafimy grać w piłkę i pokazywać to w następnych spotkaniach i punktować. Bo jak wiemy, sytuacja w tabeli nie wygląda za ciekawe. Pamiętam, w pierwszych meczach jednak nie wychodziłem do przodu zbytnio. No teraz trochę się zmieniło, trochę czasu już jestem w tej drużynie. Zagrałem już kilkanaście spotkań, więc na pewno trochę więcej doświadczenia, trochę więcej pewności jest i na pewno staram się grać bardziej ofensywnie. Często jest tak, że sytuacja kreuje się sama na boisku i zawodnik też musi być przygotowany do zmiany tej sytuacji i wtedy trudno mówić o automatyzmie, bo jeżeli otwiera się, powiedzmy, możliwość zagrania innego niż to, co było wyćwiczone, to tak trzeba robić, tak trzeba reagować. No, tak jak powiedziałem, jest to zespół nastawiony na atak, czyli nie kalkuluje w wielu sytuacjach, chcą grać do przodu. No, jakościowo też uważam, mają bardzo dobrych piłkarzy. Na pewno nie można tu nie wspomnieć o Sebastianie Mili, który jest innym Sebastianem niż był na przykład dwa lata temu, gdzie mówiło się, czy będzie powołany do prezentacji, a nie był. Natomiast dzisiaj widzimy, w jakiej jest dyspozycji. Dołączył Piotr Celadan, Tai Shao i widać, że no jest to zespół prowadzony bardzo dobrze i z pomysłem. Na pewno to, co pokazaliśmy w ostatnim meczu, zwłaszcza pod koniec pierwszej połowy drugiej połowie, że gra bokami na pewno, że potrafimy też grać z kontrataku, zwłaszcza w drugiej połowie, jak zdobyliśmy dwie bramki, zagrać na pewno z bardzo wielkim zaangażowaniem, blisko siebie i być skutecznym z przodu. Jak najbardziej zgadzam się, żeby obrona dobrze funkcjonowała, to cały zespół musi umieć bronić, począwszy od napastnika, skończywszy na bramkarzu. Więc na pewno to jest bardzo istotne, ale też istotne, aby umieć grać do przodu, no bo dzisiaj piłka polega na tym, że były te bardzo płynne przejścia z jednych działań do drugich, aby umieć wykorzystywać swoje atuty. Zawsze był drużyną, która inaczej, drużyna w tych najlepszych okresach, która nie kalkulowała, z którą każdemu przeciwnikowi grało się ciężko, który tam jest takie tu słynny doping kibiców, jak piłkarz dostawał piłkę, to było tylko idź, nie? To nie było, żeby coś rozegrać, tylko żeby grać do przodu. Ale generalnie jak najbardziej te proporcje, żeby były zachowane, czyli solidna defensywa, a równocześnie groźny atak.